Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Turek, a znajdujemy się w Instytucie Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponieważ niestety ciągle nie możemy spotkać się tutaj fizycznie, zapraszam Państwa dzisiaj na krótki spacer wirtualny po naszym instytucie. Po krótkim spacerze dotarliśmy do naszej największej sali wykładowej, w której może się pomieścić nawet 250 studentów. Tutaj przekazujemy studentom wiedzę teoretyczną, którą jesteśmy w stanie pokazać przy pomocy tablicy, slajdów, filmów czy innych przykładów. Natomiast oczywiście najważniejszą wiedzę studenci zdobywają u nas podczas bardzo licznych zajęć praktycznych, które odbywają się w przeznaczonych do tego celu laboratoriach. W laboratoriach komputerowych studenci poznają podstawy programowania w różnych językach, co oczywiście jest im absolutnie niezbędne w dalszej pracy inżynierów informatyków. Poznają również metody projektowania systemów informatycznych, wykorzystywania baz danych, tworzenia aplikacji sieciowych czy webowych, masy innych zagadnień, które są absolutnie niezbędne w pracy inżyniera i które później wykorzystują na co dzień w swojej karierze zawodowej. Natomiast poza tym kanonem niezbędnych przedmiotów mają również okazję poznać troszeczkę mniej typowe zastosowanie informatyki i o jednym takim zastosowaniu dzisiaj chciałbym troszeczkę dokładniej opowiedzieć. W ramach naszych studiów studenci mają szansę zastosować zdobytą wiedzę również do programowania autonomicznych robotów mobilnych. Wbrew pozorom, tego typu zadanie wymaga bardzo solidnych podstaw z wielu innych przedmiotów i na ostatnim semestrze studiów inżynierskich nasi studenci mają szansę właśnie tą zdobytą wiedzę zastosować do zmuszenia naszych mobilnych urządzeń do wykonywania ściśle określonych czynności. Zapraszam Państwa teraz na krótki film poświęcony temu właśnie zagadnieniu. Studenci kierunku informatyka Akademii Górniczo-Hutniczej podczas studiów pierwszego stopnia poznają najnowsze technologie i metody wytwarzania systemów informatycznych. Po ukończeniu studiów potrafią tworzyć aplikacje na komputery stacjonarne czy smartfony, aplikacje webowe, systemy rozproszone oraz algorytmy sztucznej inteligencji. W ramach studiów mają także szansę zapoznać się ze sposobami programowania robotów mobilnych. Wymaga to zastosowania zdobytej wiedzy do wytworzenia programu sterującego realnym, autonomicznym urządzeniem mobilnym. Rozpoczynamy laboratorium numer 5, w ramach którego zapoznamy się z podstawami programowania robotów zbudowanych z klocków Lego. Studenci uczą roboty bezpiecznego przemieszczania się oraz wykorzystywania informacji z czujników do realizacji złożonych zadań. Rozwiązują problemy nawigacji, unikania kolizji i planowania trasy. Wykorzystują czujniki orientacji do wykrycia położenia robota w przestrzeni. Poznają sposoby programowania maszyn kroczących, których kończyny muszą wykonywać skoordynowane ruchy. Programują ramię manipulacyjne, które może przenosić przedmioty, a także grać melodię. Programują autonomiczny odkurzacz, a nawet roboty sumo, które walczą na ringu. Programowanie autonomicznych robotów mobilnych wymaga zastosowania wiedzy z wielu dziedzin. Od programowania układów cyfrowych, przez projektowanie algorytmów czasu rzeczywistego, po metody sztucznej inteligencji. Pozwala to studentom na zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów, a przy tym jest to dobra zabawa. Robotyka mobilna jest aktualnie w fazie dynamicznego rozwoju i wkracza w etap coraz powszechniejszych zastosowań praktycznych. Robotyczne odkurzacze są już teraz bardzo popularne, a w najbliższych latach do seryjnej produkcji wejdą autonomiczne samochody czy drony przewożące ludzi. Warto poznawać sposoby programowania robotów mobilnych, bo to technologia przyszłości.
Ciekaw jestem, czy wiecie Państwo, jaka jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź zastosowań robotów mobilnych. Otóż, co ciekawe, w zasadzie spotykamy się z nią już na co dzień. Są to oczywiście pojazdy autonomiczne, które już dzisiaj możemy spotkać na naszych ulicach. Jeszcze przez wiele lat nie będą one wyłącznym środkiem transportu poruszającym się po naszych drogach. Jeszcze ciągle będziemy spotykać się z pojazdami prowadzonymi przez ludzi ręcznie, tak jak to mamy w zwyczaju w tej chwili. Natomiast nie da się ukryć, że z roku na rok będzie potrzeba coraz więcej ekspertów zajmujących się tą właśnie tematyką. My w Instytucie Informatyki również podejmujemy pracę w kierunku związanym z rynkiem automotive, czyli rynkiem zajmującym się pojazdami. Zrealizowaliśmy w ostatnich latach dość duży projekt wspólnie z PZU SA, w ramach którego wspieraliśmy kierowców podróżujących samochodami osobowymi. W naszym instytucie opracowana została aplikacja mobilna, która była w stanie wspomagać kierowcę podczas prowadzenia pojazdu. Ta aplikacja została przetestowana na bardzo różnorodnych urządzeniach mobilnych w celu zapewnienia możliwie szerokiego spektrum jej zastosowań, a jednym z jej głównych zadań było wykrycie wypadku podczas prowadzenia pojazdu. W takiej sytuacji konieczne jest szybkie wezwanie pomocy i gdy dzieje się to w miejscu, gdzie nie ma zbyt wielu świadków, dobrze byłoby, żeby system informatyczny automatycznie taką pomoc wezwał. Zapraszam Państwa teraz na dość widowiskowy film z eksperymentu, w ramach których dowiadywaliśmy się, jak wykryć wypadek. Zespół pracowników, doktorantów i studentów z Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z PZU SA zrealizował projekt, którego celem było wytworzenie systemu wspierającego kierowcę podczas jazdy. W ramach projektu, poza pracami programistycznymi, prowadzone były liczne testy z wykorzystaniem pojazdów, w tym widowiskowe testy zderzeniowe. Dwa dni prób na parkingu AGH samochody bez kierowcy. Na torze wyścigowym w Poznaniu samochody z kaskaderami. Jedną z kluczowych funkcji systemu jest wykrywanie kolizji i wypadków. Po wykryciu kolizji system ma za zadanie bezzwłocznie poinformować służby niosące pomoc na drodze o potencjalnym zagrożeniu życia lub zdrowia. Wypadek to oczywiście ekstremalna sytuacja, o której warto automatycznie powiadomić centrum alarmowe. W ramach realizowanego projektu będziemy wykrywać również inne niebezpieczeństwa występujące podczas jazdy samochodem, takie jak nadmierna prędkość w miejscach niebezpiecznych czy zmęczenie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. By nauczyć system poprawnego wykrywania kolizji, konieczne było wykonanie szeregu prób zderzeniowych. Wszystkie próby rejestrowane były przy pomocy kamer oraz czujników telefonów umieszczonych w pojazdach. Wykorzystane zostało także certyfikowane urządzenie Instytutu Ekspertyz Sądowych, które pozwoliło na zebranie danych bardzo wysokiej jakości. Dokonujemy pomiarów dotyczących przyspieszeń samochodów w trakcie zderzenia. Mamy specjalistyczne platformy pomiarowe firmy DSD Datentechnik Stefan, to jest firma austriacka. I te platformy są zamontowane w samochodach i mierzą one przyspieszenia w kierunku X, Y i Z. W serii prób wykonanych w Krakowie na parkingu Akademii Górniczo-Hutniczej w samochodach nie było ludzi. Były one rozpędzane przez holownik. Wykonane zostały zderzenia w różnych konfiguracjach i przy różnych prędkościach. Ostatnia próba zderzenia czołowego nastąpiła przy prędkości ponad 40 km na godzinę. W próbach na torze wyścigowym w Poznaniu samochody kierowane były przez kaskaderów. Tu również przetestowano kilka scenariuszy. Finałowa kolizja z drzewem mrozi krew w żyłach. A prędkość pojazdu wynosi tu jedynie 46 km na godzinę. Opracowany produkt jest przygotowany do wdrożenia na szeroką skalę w ramach podstawowej aplikacji mobilnej PZU. Poza detekcją kolizji zbada także nasz styl jazdy, wskaże błędy w technice prowadzenia pojazdu i ostrzeże o zbliżających się niebezpieczeństwach. Realizacja projektu
pozwoliła studentom i doktorantom Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej na wykorzystanie zdobytej na studiach wiedzy w praktyce. Wspólnie wykonali złożony system, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Instytucie Informatyki. Szczerze zachęcamy przyszłych kandydatów do studiowania na naszym wydziale i mamy nadzieję, że będzie to okazją do bardzo wielu ciekawych doświadczeń, poznania zupełnie nowych zastosowań komputerów i metod ich wykorzystania, jak choćby właśnie to specyficzne zastosowanie w programowaniu robotów mobilnych.